Witam serdecznie na kursie Cisco na Start, kurs wideo podstawy konfiguracji routera i przełącznika na podstawie małej sieci. Ja nazywam się Adam Józefiok i mam przyjemność przedstawić Ci kolejny kurs dotyczący urządzeń firmy Cisco. Jest to podstawowy tym razem kurs dotyczący właśnie tych urządzeń. Skupimy się na routerach i przełącznikach, ale w taki sposób, abyś wiedział, w jaki sposób w ogóle zacząć konfigurowanie tych urządzeń. Czyli generalnie rzecz biorąc, są to podstawy. Jeśli jeszcze nie znasz tych urządzeń, jeśli nie wiesz kompletnie od czego zacząć, jeśli na przykład twój szef zakupił nowy sprzęt do firmy, a ty kompletnie nie wiesz w jaki sposób się do niego zabrać, kurs jest dla ciebie, ponieważ są to podstawy, podstawy służące do tego, abyś mógł się w jakikolwiek sposób ogarnąć na sam początek i rozpocząć pracę z tymi urządzeniami. A co cię czeka na tym kursie? Kurs trwa około 5 godzin i w pierwszym rozdziale będziesz mieć możliwość zapoznania się z urządzeniami sieciowymi. Generalnie rzecz biorąc, w pierwszych rozdziałach dowiesz się na temat charakterystyki przełącznika Cisco, co to jest przełącznik, po co służy, jak zbudować niewielką sieć. Dowiesz się, jaka jest zawartość pudełka z urządzeniem, ponieważ urządzenia sieciowe Cisco w pudełku zawierają jeszcze kilka elementów, które również są potrzebne do tego, żeby podłączyć urządzenie do sieci. Dowiesz się, jak działają diody informacyjne. Na każdym takim urządzeniu te diody informacyjne oczywiście się znajdują. Potem przedstawię Ci dalej prezentację routera Cisco, żebyś mógł iść krok dalej do kolejnych etapów wiedzy. No i poznasz również pierwsze takie, można powiedzieć, zetknięcie z dialogiem konfiguracyjnym routera. To jest taki dialog z systemu operacyjnego każdego urządzenia Cisco. Dzięki temu, co w tym dialogu się znajduje, a właściwie znajdują się te pytania, po odpowiedzi na te pytania będziesz mógł już fajnie sobie skonfigurować urządzenie w taki sposób, żeby to urządzenie już działało w sieci. Dalej w rozdziale drugim przejdziemy do podstawowej konfiguracji routera. To już jest, można powiedzieć, taki grubszy rozdział ze względu na to, że router jest dość rozbudowanym urządzeniem. My oczywiście nie będziemy na tym kursie wnikać w jakieś bardzo zawiłe tematy, ponieważ poznasz proces uruchomienia urządzenia, podłączysz router do sieci, zaadresujesz to urządzenie, czyli dodasz generalnie adres IP do interfejsów, ponieważ router Cisco działa w ten sposób, że kiedy podłączysz go do sieci, generalnie rzecz biorąc jest niewidoczny, czyli ma wyłączone wszystkie interfejsy, a ty musisz wiedzieć, jak te interfejsy uruchomić. W związku z tym oczywiście zrobimy to razem. Dodasz opisy do interfejsów, pozmieniamy sobie nazwy routera, no i powoli zaczniesz gdzieś tam między innymi poznawać Internetwork Operating System, ponieważ jest to właśnie system operacyjny routera. Dalej dokonasz konfiguracji czasu na routerze, pobawimy się troszkę konfiguracją, dowiesz się, w jaki sposób zabezpieczyć urządzenie, no i potem oczywiście przejdziemy już do resetowania hasła w momencie, kiedy oczywiście zapomnisz, jak dostać się do swojego urządzenia. Szczególnie na początku nie jest o to trudno. Rozdział trzeci to podstawowa konfiguracja przełącznika. Przełącznik Cisco działa w ten sposób, jak chyba większość przełączników sieciowych. W momencie, kiedy go uruchomisz, przełącznik działa bez żadnych problemów, podłączasz do niego komputery, no i wszystko działa. Natomiast jeśli chcesz głębiej sięgnąć do zasobów tego przełącznika, wykorzystać te wszystkie cechy i zalety tych urządzeń, będziesz musiał właśnie dokonać takiej podstawowej konfiguracji tego urządzenia. No i dzięki temu też musisz wiedzieć, co to jest tablica przełączania, co to jest sieć WLAN, dowiesz się, w jaki sposób konfiguruje się sieć WLAN. Również przypiszesz adres IP do interfejsu WLAN. Jest to bardzo istotna sprawa w kontekście przełączników Cisco. A dalej włączymy sobie protokół SSH. Żeby ta komunikacja pomiędzy stacją roboczą a przełącznikiem była oczywiście bezpieczna. No i też pokażę Ci, w jaki sposób szybko konfigurację urządzenia sieciowego skopiować sobie na serwer, tak żeby nie było z tym najmniejszego problemu. Dalej rola routera w sieci, czyli dowiemy się, co to jest routing, ponieważ jeśli już uruchamiasz router w swojej sieci, czy to domowej, czy to firmowej, musisz wiedzieć, co ten routing robi,
co ten router robi, a podstawową cechą routera jest oczywiście obsługa routingu. W związku z tym w pierwszej kolejności dowiesz się, co to jest routing pomiędzy sieciami VLAN, ponieważ w poprzednim rozdziale takie sieci VLAN utworzyłeś, więc za chwilę w tym rozdziale dowiesz się, jak te sieci VLAN z powrotem połączyć w jedną sieć, tak żeby wszystko działało prawidłowo, bez żadnego problemu. Tam mamy metodę klasyczną, tam mamy router na patyku, dowiesz się, co to znaczy i dalej przejdziemy sobie do konfiguracji trasy statycznej na routerze, potem trasa domyślna, gdybyś chciał podłączyć router do internetu, pokażę Ci też, w jaki sposób to zrobić, no i wprowadzimy podstawy jednego dynamicznego protokołu routingu, jakim jest routing OSPF. Taką konfigurację OSPF-a oczywiście sobie również przeprowadzimy. Na sam koniec, w rozdziale 5, który tutaj widzisz, to budowanie niewielkiej sieci z routerem i przełącznikiem, czyli pokażę Ci jeszcze raz, w jaki sposób zbudować taką niewielką sieć od podstaw. Dowiesz się, co to jest port security na interfejsie przełącznika, po co to w ogóle jest, do czego służy, w jaki sposób zabezpieczyć sieć w takim podstawowym zakresie, żeby oczywiście osoby niepowołane do tej sieci się nie dostały. Dalej dowiesz się, jak skonfigurować serwer DHCP na routerze, również bardzo istotna funkcjonalność. Routery Cisco, również przełączniki zresztą, obsługują tą funkcjonalność, więc musisz wiedzieć, w jaki sposób to skonfigurować w kontekście firmy. Jest to dość istotna sprawa. A dalej już na sam koniec konfiguracja natowania, a właściwie funkcjonalności, która nazywa się patowaniem, czyli translacji z przeciążeniem. To jest ta podstawowa funkcjonalność, która działa na większości routerów w sieciach domowych. My tego na co dzień nie musimy konfigurować, ta funkcjonalność jest wbudowana, natomiast na routerze Cisco w momencie, kiedy taki router chciałbyś podłączyć do swojej sieci internet, musisz tą funkcjonalność sobie zainstalować w taki sposób, żeby wszystko fajnie działało. 5-godzinny kurs, ponad 5 godzin tutaj treści, ale myślę, że bez problemu po zakończeniu tego kursu będziesz w stanie zbudować niewielką sieć opartą o routery i przełączniki firmy Cisco. Nie będziesz już musiał szukać dodatkowych materiałów na internecie. Wszystko, co najważniejsze, umieściłem właśnie w tym kursie. W związku z tym cieszy mnie bardzo, że będę mógł oddać w Twoje ręce kolejny produkt i mam nadzieję, że przypadnie Ci do gustu. Dziękuję uprzejmie, zapraszam do oglądania. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Adam Józefiok.